Hej ekipa, witam was w Staniu, witam was ponownie w Medieval Dynasty. Kontynuujemy naszą rozgrywkę, żona tak szybko wybiegła z domu, a my mamy bardzo ważny temat. Żono, jesień, nowa pora roku, może byś chciała od nas coś dostać? Co ty na to? No idealnie, w takim razie, żono, nie ruszaj się, chwileczkę, zaraz otworzę swój sekretny kufer i zobaczmy w takim razie, czy mam dla ciebie tutaj te prezenty pochowane. Czekajcie, tak, i co by tu jej dać? A może tak? A wiecie co, dajmy jej naparstek. No, to będzie dobre. Dobra, w takim razie, droga żono, z tego względu, że nowa pora roku, to proszę, proszę bardzo, nie to, przepraszam, tak, to jest to. I proszę, moja droga żono, proszę, podoba się? No, wiedziałem, że trafię w gusta. Bardzo się cieszę. No i powiedz mi w takim razie, skoro mnie w tej chwili nie było, jak tam nasze małe królestwo? No, rewelacyjnie. To słuchaj, jest jeden ważny temat. Czy, moja drogo żono, czy jesteśmy gotowi na potomka? No i oczywiście, jak fajnie. I co ciekawe, zaprasza nas dziś wieczorem o godzinie 19 do naszego domu. Okej, cieszę się, nie mogę się doczekać. No oczywiście, pewnie tak. Dobrze, bardzo się cieszę. Natomiast teraz, słuchajcie, zobaczmy w takim razie, jak tam nasze gospodarstwo. Własnym okiem musimy ocenić, bo to jednak notatki żona. Lepiej trzeba samemu spojrzeć. O, i zgnilizny sporo mamy. Ale tak naprawdę tej zgnilizny to jest tylko fragment, bo po całej okolicy mam trochę tego porozrzucane. Dobrze, będzie czego nawóz zrobić. Mamy dużo kapuchy. Dobrze, świetnie. No trzeba zobaczyć, jak tak to faktycznie to nasze małe królestwo funkcjonuje. Kto czym się zajmuje, przypominajmy sobie, zobaczmy. Też oparolnika, nie, wiecie co, weźmiemy go do atelierza, bo tam trzeba te mikstury. Mikstura kondycji sama się nie zrobi, tak, od razu lepiej. Polem na razie jedna osoba wystarczy, żeby się zajęła. I teraz tak, poczekajcie, wróć. O, dobra, mamy domki. Atelierza, jesteś przypisany? Tak, dobrze, stodoła, szopa rolnicza. Jest jedna osoba, niech na razie ta jedna osoba będzie, jak dla mnie bomba. I teraz tak, jeżeli chodzi o kwestię zielarza, tak, działa, będzie pracował przy tym, tak jak trzeba. No i dobrze, i tak ma to funkcjonować, z miksturki nam robi, a my zobaczmy w takim razie jeszcze, co dzisiaj możemy obsiać. Pszenica może być, dobra, i żyto, to by się nawet dobrze składało. Z tego względu, że no te plony trzeba tutaj faktycznie cały czas zbierać i obsiewać nowe pola w końcu, dzięki temu rozwijamy. Dobra, to wybierzmy sobie. Tutaj zrobimy pszenicę, więc usuniemy to, ale tak, oczywiście możemy teraz grupowo, fajnie to działa, zostało tu fajnie ulepszone, więc o, proszę bardzo i myk. O, ups, powoli, jeszcze jeden. Dobra, mamy to pole pszenicy zaplanowane. Bardzo dobrze, tak, zatwierdzam. I drugie pole będzie do ogarnięcia. Tak sobie myślę, że drugie pole obsiejemy. No oczywiście chyba nie pszenicą wszystko, bo to byłoby bez sensu. Natomiast chciałbym tutaj zaplanować. Wróć żyto. Tak, żyto, jak najbardziej. Skoro możemy dwa zboża na zimę obsiać, to czemu by nie? Proszę bardzo, obsiane. I zaplanujmy to. Chyba działa, poczekajcie, o, dobra, mamy to pole zaplanowane, a my, no cóż, zobaczmy w takim razie jeszcze, co się w kurniku dzieje, jakie tam zwierzyna ma, nasza zwierzyna, zwierzaczki nasze mają plony, przepraszam, zbiory, no wiecie o co chodzi, jajka, pióra, tym podobne, no ale, nie mało tego tu jest, naprawdę nie mało, pozbierajmy w takim razie wszystko. No proszę, 4 jaja, 3 pióra, tutaj 3 jaja. Dobrze, dobrze, cieszę się. Swoją drogą ciekaw jestem, nie wiem, możecie mi napisać ewentualnie w komentarzu, czy jeżeli ja nie będę zbierał tych jajek, to na przykład zamiast tych jajek kurczaki się pojawią. Tego jestem ciekaw. Możecie mi napisać, nie uznaję tego jako spoiler, po prostu mi napiszcie tak, nie zbieraj jajek, albo nie, te jaje, te kurczaki pojawią się w inny sposób, tylko mi nie mówcie na razie jak, albo może napiszcie, będzie łatwiej. Dobra, w takim razie jajka do magazynu, a my zobaczymy, wiecie co, w sumie kapusty, proszę by trochę pogotować, bo zanim nasza żona ogarnie temat, zanim wróć,
zanim się nacieszy z to swoim nowym prezentem i się przygotuje przed wieczorem, to może my pogotujmy troszkę, bo wiecie, to nasza osada też nie może głodować, więc zabierzmy wszystkie składniki. Chyba wszystko mam. Tak, chyba powinno starczyć. Chyba, że jeszcze troszkę mięsa. Dobra, weźmiemy tego mięsa, bo już się lekko psuje, bo nie wiem właśnie, jaka jest kolejność ich brania mięsa. Czy oni biorą do gorszej jakości, czy po kolei to mięso? Nie mam pojęcia, nie weryfikowałem tego. Możecie mi napisać, czy według was oni biorą po kolei, jak po kolei leci, od góry, od dołu, czy biorą to najgorszej jakości. My weźmiemy, no dobra, tyle tego mięsa steknie, żeby się bardzo nie przedźwigać. I ugotujmy troszkę tej zupy kremowej. Jak najbardziej, o, jednak żona pracuje już, o, no to podzielimy się obowiązkami, super. Ty tam sobie swoje rób, a ja sobie pogotuję kremowej. No, chyba tyle starczy. Aż takie żarłoki oni nie są. Zdecydowanie to nam ogarnie. Jeszcze taki szybki przegląd naszej osady, jak tutaj ładnie pracują. Nie no, według mnie wszystko działa. A, właśnie, przypomniałem sobie. Teraz taka jedna rzecz. Czy mamy tutaj... Poczekajcie, to jest zielarz, to nie to. Studnia, to nikogo nie mamy. Tak, tutaj wszystko działa w drewutni. Poczekajcie, tu jeszcze tak, kuchnia, żonka była. Co jeszcze? Szwalnia to nie, warsztat też pracują, dobrze. Tutaj już są magazyny, a gdzie jest łowczy? A, tutaj u góry przecież się schował, tak? Łowczy, czy ma narzędzia? Tak, wszystko działa. Super, lecimy. I lecimy oczywiście z całym tobołkiem do Gostowi, ale poczekajcie, a co to jest? O! O, proszę. Kłody? Siekiera? I to kamienna? Miód pitny, kurczę. Jakieś tutaj fajne kłody? Pakunki? Co to jest? O kurczę, jakie zmiany. Ile pakunków? Ohoho. Nie wiem, mogę to brać? Mogę nie, może lepiej nie brać. Wiecie co? I tak jestem teraz przeładowany, bo muszę towar sprzedać w Gostowi. Jak będziemy wracać, to się do tego przytulę, zobaczę, co tam w środku się znajduje. Może ktoś niechcący to zostawił, trzeba poszukać właściciela. A póki co, lecimy do Gostowi. Jesteśmy już przed... O! O proszę! Ktoś zgubił plony? Słuchajcie, trzeba pozbierać, poszukać właściciela. A jak nie, no to sprzedamy w jego imieniu, sprzedamy towar. Oczywiście my przejmiemy pieniądze. Tutaj jak widzicie łatwo, łatwo znaleźć jakieś dodatkowe bonusy. Więc ja z miłą chęcią przyjmę nadmiary pszenicy, które możemy z łatwością pewnie sprzedać tutaj lokalnym kupcom. Jest i Gostowia i zacznijmy może od tego, że ktoś nowy się pojawił. O, zobaczmy, kto co potrafi. No ładnie, szanowny pan. Ładnie, ładnie. Co pan ładnego potrafi? Hello. Tak, Edgar. Have a good day. Tak, spoko. Edgar, ty tu nawet widzę fajne statystyki masz. No, to byłoby z ciebie ludzie. A z tego drugiego kolegi nie, drugi kolega nie, ale pomyślimy o was. Natomiast póki co lecimy tutaj, bo tutaj mamy kupca i tego kupca właśnie chciałbym zobaczyć, bo nasze przedmioty dobrobytu dla naszej małżonki się kończą. Tak, tylko ceny też masz niezbyt, znaczy na pewno ceny są bardzo dla ciebie zadowalające. Może flet bym kupił, kadzidło. Surowe figi, woreczek z przyprawami, no to byłyby fajne rzeczy dla naszej małżonki, ale nas na to nie stać. No panie, jakieś targowanie, coś, nic? To wiesz co, to może zróbmy tak, że ja ci sprzedam swoje rzeczy. Znaczy, no, wiecie, jakie rzeczy tutaj mam, ich trochę tutaj pozbierałem, to co miałem, więc może byś byłby zainteresowany takimi towarami, takimi, wiesz, mamy takie fajne towary, tak, o właśnie. To jest dobry deal. I tutaj, to są super wyjątkowe oferty. Słuchajcie, nikt na pewno takie oferty nie zaoferuje ci. Wszystko na czerwono, a czerwono to wiadomo. Wszystko z naszego magazynu wypraw. Więc takie towary są unikatowe, jedyne w swoim rodzaju. Taka cena, to i tak jest pod o sporej promocji. Zdecydowanie powinieneś się tym zainteresować. No tak, zabierz. Może faktycznie z tego coś więcej jeszcze udać się w przyszłości zarobić, jak będziesz próbował sprzedać te towary komuś, zwłaszcza z tych osad, których pożyczyliśmy. No dobra, zadowolony? No, to ja się bardzo cieszę, że ty jesteś zadowolony, tylko kurczę, te rzeczy, no drogie panie, to wszystko jest.
To na razie w sumie nie ma potrzeby, jeszcze mamy dwa przedmioty, więc może takie potrzeby nie będzie. Może małżonka już w przyszłości nie będzie potrzebowała, bo jednak achievement nam wbije. A póki co, zobaczymy. O, dzień dobry, pani ma dla nas questa. Dzień dobry. Halo, ale proszę pani, bo jak questa, to questa ja chcę, tak? Tak, nasiona. Aha, no dobrze, to weźmiemy, tak? Będziesz wdzięczna, fajnie. My też będziemy wdzięczni. I teraz pytanie, co za nasiona ty potrzebujesz? Wiecie, zadania. Tak, i mały ogród. Cebula, kapusta, da radę zrobić. A właśnie, jeżeli chodzi o nasiona, to jeszcze tutaj u szanownej pani może kupię takie nasionka. Może te buraki w końcu bym kupił. No to tak w sumie, tylko że ty masz tylko 5 sztuk. Potrzebujemy 20. Potrzebujemy 20. A nasiona to masz, czy nie masz? Mhm. Raczej niekoniecznie widzę, bo wszystko do jedzenia. No trudno, to nic. Dziękuję za informację, dziękuję. Goodbye. Tak, na razie. A póki co właśnie, potrzeba nam 20 buraków. 20 buraków, ale o, wiecie co, wiem kto będzie miał te buraki. Szanowny pan? No, witam. O, i buraki mamy, no. Właśnie, 20 buraków. Tylko tak, zbieramy dycha, już mamy 15, ale tylko, wiecie co, drogo, nie, to jednak nie, jednak bym się rozmyślił, drogie te buraki, więc może jednak samo hoduję sobie, więc dobra, ale właśnie, zapomniałem, przecież u ciebie muszę jeszcze te nasiona, kapusta i cebula. Poczekaj, jeszcze jeden temat. Cebula, tylko że to mają być nasiona, a nie same plony. Tylko czy ty masz te nasiona? To ty powinieneś mieć, w końcu jesteś rolnik, tak? Nasiona, kapusta, mamy. Dwa, nie przesadzać, tak, dziękuję. Wprawdzie mam pewnie u siebie, ale niech będzie, nie będę 20 razy biegał. Zaliczymy to. Natomiast tak, teraz jeszcze skoczymy do Alvina. Bo mamy to zadanie, jest Alvin w polu? Jest, no to dobra, słuchajcie. Lecimy w takim razie do Alvina, ogarnąć temat tego zadania, które nam już naprawdę bardzo długo tutaj czeka na nas. I w końcu dowiedzmy się, co tym razem wymyśliłeś, drogi Alvinie. No, Alvin, co tam? A, następna rywalizacja. A, co, już zabawa dla dzieci? Tak, oczywiście. Jak i pewność siebie na pewno, no tak, bo z grubą zwierzyną, tak, już z grubą wierzyną się bawi, to już się nami nie chce w rywalizację bawić. Niedźwiedzia, no dobra, 9 godzin, panie, gwarantuję ci, będziemy lepsi. To co, zakład, że będziemy lepsi? My zrobimy to w mniej niż 7 godzin, ale umówmy się, 7 godzin czy tam 8 godzin zróbmy za 200 monet. Przyjmuję zakład? No oczywiście, ja się godzę, zdecydowanie kusząca propozycja, według mnie warto zaryzykować, dobra, bierzmy to, dobra, oczywiście, to co, gdzie te niedźwiadki, no to co, my wiemy gdzie niedźwiadka szukać, więc wyruszmy właśnie tamtą lokację, a przy okazji tutaj sobie oznaczę, by łatwiej nam było szybko tam dotrzeć, tak, dokładnie w to miejsce jak zawsze. No i historia Alvina się nam dalej ciągnie, ale zwróćcie uwagę, że teraz mamy 8 godzin, równy licznik jest, nie ma tak jak w wcześniejszych wersjach było, że mam wyzwanie, masz go je zrobić w ciągu dnia i co robicie, bez limitu czasowego, a tutaj dokładnie jest określone i licznik tyka, więc nie można tutaj nic przedłużyć, nie można nic zakombinować, po prostu trzeba iść i upolować. Dobra, w takim razie, nie przedłużając, będziemy oczywiście celu polowania niedźwiadka. Mam nadzieję, że starczy nam sił. Mam wyposażenie, chyba wziąłem kusze i bełty, więc dam radę. No, jesteśmy na miejscu. Szybkie to było, prawda? Tak, czy jest tu niedźwiadek? O, jak dobrze jest, dobrze. Teraz tylko trzeba się odpowiednio przygotować. Niedźwiadku, podejdź od nas do bliżej tutaj. Tak, widzę cię. I teraz trzeba dobrze tutaj przygotować sobie sprzęt, tylko tak, ekwipunować, tak, jedyneczka, dobra, mamy to, bełty żelazne, żelaza włócznia też się może przydać, gdyby przyszło nam walczyć wręcz, ale obstawiam, że nie, wszystko pewnie załatwimy na odległość,
żeby nie ryzykować swoim zdrowiem. Tylko tak, jak tu się to ekwipowało, to, wszystko spoko. Przydałby się pancerna zbroja jakaś, ale to nie mamy nic. Dobra, poczekajcie. Tak, na gołe pięści lecimy? No nie, trzeba upolować jednak normalnie. Popróbuję pomyśleć sobie, jak tutaj się ekwipuje. O, dobra, mam. No, piękna nasza kusza, czeka. O, niedźwiedek też się świetnie ustawił. I tak stój, nie ruszaj się. A my poczekaj, wycelujemy odpowiednio i ciach. Trafiony za pierwszym razem, tylko teraz tak, czy jakbym trafił w głowę, to byłoby lepiej? Spróbujmy w takim razie. Nie ruszaj się. O, trafił, 3 pełty weszły, jak w masełko, dobrze. I nawet 4, o, już pobiegł. Nie leć, no nie, tam nie dostrzelę, tam nie ma sensu strzelać, ale wiecie co, spróbuję. Wiecie? Aj, musiał, no musiał się ruszyć. Ale ładnie po sobie ślad zostawia. No tam to już nie doleci, no nie ma opcji, za daleko to jest. No dobra, ten tak. Strzelać, nie strzelać. A może byśmy spróbowali się wręcz? To wy na to? Może jednak zaryzykować, no i tak pewnie trochę krwi już tam opuścił. A wiecie co, dobra, spróbujmy, skoro mamy szansę. Liczę na to, że przetrwamy to jakoś, bo jak nie, to wiadomo, zgon i koniec dynastii, dziękuję. Ale dobra, polećmy tam na niego, zobaczmy. On i tak już troszkę oberwa, więc może nawet do nas nie dojdzie. Jak trzymam go za kciuki za siebie, to jednak nie dojdzie. Ale oczywiście jeszcze te bełty bym szukać zebrał. A jakby później zapomni się. Mamy to, jeden, drugi, świetnie, no i śladu oczywiście. No nie, nie schodzi do nas, no to na spokojnie podejdziemy tutaj. Ale o, jednak idzie. Uwaga, szykować się, niedźwiedź na horyzoncie. Dawaj, no chodź, to co, może jednak padniesz od tego biegania. Tak, no może nie dobiegniesz do nas. Najgorzej, no nie, jesteśmy w skinie. Nie wejdziesz tu, wyszedł. Aj! Jaki fuks. Patrzcie, ile nam życia zabrał. Ale jest niedźwiedź pokonany. Dobrze. No dobrze, w takim razie, no cóż, trzeba teraz sobie zebrać kamienie, oprawić go i no cóż. Dobrze, ale przyznaję, cios miał konkretny. No w bezpośrednim starciu przed oszaleniem z kuszy nie było żadnych szans. Dobra, w takim razie słuchajcie, bierzemy go, oprawiamy. No i panie Alvin, no i kto jest lepszym łowcą? No zdecydowanie, że my. No tutaj nie ma żadnych dyskusji. Ile mięsa wpadło, trochę skóry. Ale co ciekawe, słuchajcie, licznik zniknął. Czyli co, ja teraz sobie mogę stąd... Poczekajcie, mięsa, zjemy trochę. Tak, dobrze. Dobrze, natychmiastowe leczenie. W sumie można by wypić dla świętego spokoju. Dobra, jedynka wypita. I teraz tak. Możemy w sumie wyruszyć, skoro widzę, że chyba liczniku nie mam. Tak sobie myślę, że jeżeli zakończyła się misja, tak mi się wydaje. Więc co, skoro już jesteśmy tu w okolicy, skoczmy do jeziericy, bo pamiętamy, że tam jest ten rybak. Przynajmniej tak nam żonka stwierdziła, że tu jest ten rybak, z którym mamy do pogadania. Przy okazji, o proszę, jakie zasoby zgarniam, jak fajnie, łopata, tutaj coś jest. Mam na pewno coś skryte. 200 monet! Dobrze, podoba mi się. Takich miejsc o wiele więcej nam potrzeba. No, jesteśmy w połowie drogi, tak myślę, tak wydaje. Widoki piękne, ale... No cóż, lecimy dalej. Dzisiaj robi się coraz ciemniej, ale sądzę, że zdążymy. A jednak nie zdążyłem, jednak się zrobiło ciemno. I będziemy... Ups! Moment! Ognisko? A co to za ognisko? Czy tu jakiś obóz jest? Poczekajcie, bo nie widzę. No nic nie widzę, ale ognisko jest, więc na pewno coś tu jest. O proszę. O, butelka na wino, proszę, dzień dobry, witam. Nie, grzybka to gra nie chcę, no ale dobra, już jest, to weźmiemy. Teraz mamy piwo pszenne, proszę, jakie zasoby. No, jakiś stary obóz tutaj jest. Patyk, to nie, tu jest brązowa siekiera. O proszę, to może jakiś drwal tutaj miał obóz. Tak, bo drewno połowego wycięte. Weźmiemy, oczywiście, że weźmiemy. Ma tu leżeć. Tu mamy butelkę na wino.
Na miód pitny, przepraszam. Fajnie, fajnie. Co? Wszystko? Coś jeszcze tu jest? Halo? Czy coś tu jeszcze znajdziemy? Tak, fajnie by było. Jest, jest. Nie ma, nie ma, jest. Tyle? Troszkę mało, mało. Chciałbym więcej. Dobra, weźmy jeszcze ten patyk. Przyda się do czegoś. Ale to co? Na pewno nic? To trudno. Idziemy dalej. No dobra, dochodzimy do jeziericy. Już widzę pierwsze światła. A nie. To pan od powozu. Nam sobie tu oświecę drogę. Ale panie woźnico, ile droga teraz do nas? Do Dynicy 320. O, drogo, nie skorzystam. Nie, nie. No, miłego wieczoru, tak jest. A my do jeziericy wchodzimy na dzień dobry. Zobaczmy, czy ktoś tu jest interesujący jeszcze. Bo przydałoby się jeszcze kogoś zatrudnić z naszej osady. W końcu troszkę za mało jeszcze ich wszystkich mamy. O, ładnie. A tutaj? Dzień dobry. Dzień dobry. Gibora. Dobrze widzę. Dobrze. Ładne statystyki. Czy nie chciałaby pani szanowna dołączyć do nas? Tak sobie myślę, że byłoby bardzo miło. Poczekajcie. Zobaczmy tutaj. Zobaczmy, czy jestem w stanie wcisnąć ją do jakiegoś domu. Tutaj, tutaj. O, mamy pusty. Dobrze. Gibora. Słuchaj. Jest taki pomysł. Czy byś łaskawie nie chciała dołączyć do nas? Co ty na to? No, super. I mamy nowego członka naszej osady. Teraz tylko przydzielić ją odpowiednio do mieszkania, dać jej zadania i będziemy wszyscy szczęśliwi. Zwłaszcza ona, gdzie będzie miała swój własny kąt. No, i super. I to mi się podoba. Na razie tylko prosty dom. W późniejszym etapie będziemy to ulepszać, ale to na spokojnie. Natomiast sądzę, że w tym miejscu spokojnie możemy się zatrzymać, żeby nie przedłużać. Troszkę zrobiliśmy, szybki odcinek, więc lecimy z kolejnym już niedługo. Natomiast jeżeli ten epizod wam się podobał, to pamiętajcie o łapkowaniu, polecaniu, komentowaniu. Pozdrawiam was, Staniu. Na razie, hej!